Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy sobie oglądali gameplay z The Last of Us 2. On jest długi, pojawił się niedawno, przynajmniej z mojej perspektywy. Nie oglądałem go jeszcze, więc będę oglądał pierwszy raz. Będę go przegadywał, będę pewnie przeszkadzał nieraz. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć sobie bez mojego towarzystwa, sobie obejrzy bez mojego towarzystwa. Może być też, że podczas mojego gadulstwa przegapię mnóstwo interesujących rzeczy, które mówią tam ci ludzie prowadzący ten gameplay. Proszę mi tego nie mieć za złe. Mam dosyć tłumaczenia się, a nadal się tłumaczę. Mam dosyć gadania ludziom, którzy mi tam zwracają uwagę, albo odpowiadania ludziom, którzy mi zwracają uwagę. Rok znowu coś przegapił. Przegapiłem, bo gadam. To jest pierwszy raz oglądam ten gameplay, okej? Okay? Bitches? Przestańcie się czepiać. Czepiajcie się rodziców. Męczące to jest strasznie, nawet z perspektywy gościa, który w internecie siedzi 10 lat na YouTubie i musi słuchać gówniażerii. Ja pierdzielę, ten dźwięk jest taki, fajnie to zrobili, strasznie się kojarzy, mam wrażenie, mi się konsola włącza, nie nieustannie, oto jestem. No bez spoilerów nie będzie spoilerów, ja unikam, jak spoiler to napiszę, że spoiler. Spokojnie, state of play. I know you wish things were different. Kurde. I wish things were different. Dziś ostatnio zaczynam się zastanawiać, znaczy to jest tak, że ta gra, super fajnie mi się udała seria na YouTubie, dużo osób to obejrzało, doceniło to. Zastanawiam się, czy ja się nie robię za stary powoli na takie gry. Chociaż to jest opowieść taka mocna, głęboka i może to jest właśnie idealnie dla mnie. Może fajnie, że tworzą studia, takie firmy, które są przeznaczone trochę dla starszego odbiorcy. W tym sensie dla starszego. Że nie tylko chodzi o to, że ja tam jakby więcej lat przeżyłem, więc inaczej patrzę na rzeczywistość, ale też jestem świadom, bo byłem i młody, i byłem starszy, że na pewne rzeczy patrzy się inaczej, nie? I to, co bym w młodym wieku zinterpretował w określony sposób, dzisiaj interpretuję inaczej. I to jest takie, to jest fajne, nie? Że można w to zagrać, będąc bardzo młodym człowiekiem i inne wnioski wyciągnąć. A też inne, będąc trochę starszym, nie? No, nie zapętliłem się? Trochę za bardzo? Przez ciebie kupiłem PlayStation. No proszę, uprzejmie nie musisz dziękować. PlayStation to jest w ogóle super sprawa. Strasznie mi się podoba ich podejście do ekskluzywów. Że tam jest duże ciśnienie na to, żeby te gry były wyjątkowe. To jest cenne dla mnie mega. Microsoft poszedł w inną stronę. Poszedł w tę stronę usługi. I coś tam próbują produkować te gry, jakieś takie lepsze, ale one nie mają, to nie jest to, to nie jest to. No Sony, jeżeli chodzi o jakość gier, jakby mam takie wrażenie, że to dla nich jest najważniejsza rzecz, dla mnie to jest cenne. Microsoft chce mieć usługę, którą kupi dużo ludzi i będzie z niej korzystało i to jest dobra usługa, żeby wszystko było jasne, ale PlayStation chce mieć fenomenalne gry i mocno pracują nad tym, żeby tak było. I'm Neil Druckmann, vice president of Naughty Dog and the director. Temu to się dostało, Neil Druckmann. On jest uznawany za taką osobę, która w Naughty Dog stoi za tą progresywnością, wiecie, tą taką progresywnością źle rozumianą, czyli no, ale mniejsza z tym, nie wiem, czy jest winny. To jest, zawsze jest taki kozioł ofiarny, tam, jeżeli chodzi o ocenę społeczności tego, co deweloper robi. Ale to jest coś, o czym opowiedziałem już chyba wcześniej, na jakimś wcześniejszym filmie. To, że ta gra wywołuje w nas takie emocje, że nawet na etapie ewentualnych spoilerów mamy taki poziom przeżyć, to dobrze świadczy o tym, nie? I to jest na tyle głęboka opowieść, to jest zupełnie inny rodzaj opowieści niż Uncharted, nie? W Uncharted nikt by się za bardzo nie przejął, bo to, tam jest tak trochę z przymrużeniem oka, rozrywkowo, takie a la Indiana Jones, że dzieją się złe rzeczy, ale spoko, z uśmiechem wyjdziemy na prostą. Natomiast The Last of Us to jest taka opowieść, gdzie nie wszystko musi się skończyć dobrze, nie? Ona jest bardziej zbliżona do rzeczywistości okrutnej i potwornej. The only catch. It would kill her. The Last of Us Part 2 picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first game. Ellie and Joel have settled in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. With the threats of the world kept outside the town's walls,
Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships within the community. Scale of 1 to 10, how would you rate our kiss from last night? However, this peace is short-lived. Jackson and Ellie suffer a violent and traumatizing event. Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution. No, w takim świecie spokój jest tylko pozorny i chwilowy, nie? Ale to też jest taki trudny moment w opowieści, że trafiasz na sytuację, że wszystko jest dobrze, że udało się rozwiązać problemy z poprzedniej części. I nie chcesz tych ludzi, których pokochałeś, wyciągać z tych dobrej sytuacji. A jesteś graczem, więc jesteś sprawcą, że ta sytuacja nastąpiła. Też mam tak, że jakby nie do końca patrzę już na The Last of Us 2 jak na grę, tylko na jakąś rzeczywistość, którą mogę przeżyć trochę. Much of the story unfolds in what remains of Seattle, a massive former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse. Ale takie powinny być gry. Jakby ostatecznie to jest kierunek, w którym powinniśmy iść, tak jak książki, że trochę jesteś częścią tej opowieści. Że to jest jakaś rzeczywistość, która istnieje poza twoją rzeczywistością, ale rzeczywistość prawdziwa, gdzie ludzie coś przeżywają, cierpią, cieszą się. Pamiętacie dodatek Uncharted 4, jak dużo miał oferował otwartego świata? Tutaj będzie też dużo więcej tego, nie? Bo The Last of Us 1 było bardzo liniowe i to okej, przecież, nie? Nie przeszkadzało nikomu, ale... Whether it's to get the jump on enemies or bypass them entirely. To jest tak, że jakby z jednej strony najważniejsze w tej grze jest to, byśmy uwierzyli w ten świat, ale ma to swoje konsekwencje, nie? Bo jak uwierzymy w ten świat, pokochamy bohaterów, to wszystkie rzeczy, które ich spotykają, bardzo nas dotykają, stają się bardzo osobiste. I to też wywołuje reakcję. Myślę, że te reakcje, które ludzie mają dzisiaj, to właśnie wynikają z tego, że tak żeśmy się wczuli w ten świat. To jest, mówiłem o tym, że to jest przekleństwo i błogosławieństwo tej gry. In the wake of the pandemic and the fall of the quarantine zone, Seattle has become a war zone, where two warring factions find themselves in an ongoing conflict for territory and resources. One of these groups is the Washington Liberation Front. No nie wiemy, jaki będzie tutaj balans między walką a opowieścią. Ja myślę, że deweloperzy, przedstawiając te trailery ostatnie, czy gameplaye, skupiają się bardzo mocno na gameplayu, na mechanikach, na eksploracji, na walce, natomiast minimalizują historię. Nie? Teraz to... Nic nie będę mówił o spoilerach, więc nie bójcie się, ale to jest tak, że... Gdyby nawet Naughty Dog chciało zaprzeczyć tym spoilerom, które wypłynęły, to i tak musieliby powiedzieć więcej niż to, na co są gotowi. Bo to chodzi o to, żebyśmy byli nieświadomi tego, co się dzieje. Nie? To też powoduje, że ta historia staje się rzeczywista. Nie? Like the WLF, they're deeply tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. No, wiecie, to jest tak, że no... Ten świat się toczy wokół walki. But beyond this conflict among survivors, to będzie okrutna gra, ja pierniczę. Is very much present. Every human is in danger of falling victim to the infected. Ale to też jest specyfika każdego świata takiego ekstremalnego, że z jednej strony mamy wrażenie, że te potwory są zagrożeniem, ale z drugiej strony szybko się uczymy, że to jest tylko i wyłącznie otoczenie, że to jest element otoczenia. Że to nie są wrogowie. Large, heavily armored enemies that are covered in pustules. Upon getting close to you, they expel a corrosive spore cloud that burns its victims. But our most terrifying and lethal new forms of infected will have to wait until you play the game for yourselves.
zobaczymy, w jaką stronę pójdą te mutacje. To jest w ogóle ciekawe, bo tam też jest taki, to jest też aspekt gry, który jest do rozwinięcia, nie? Bo ci ludzie zagrzybieni też się zmieniają. Te mutacje są coraz bardziej złożone, kto wie. Może to tak, mi się przypomina Fallout, gdzie żeśmy ni stąd, ni zowąd się spotkali ze szponem śmierci, który rozwinął intelekt, nie? Może tak naprawdę ta... Co jest zdolnością ludzką najważniejszą? Zdolność do przystosowywania się, nie? Więc kto wie, może tak naprawdę to nie jest choroba, tylko ewolucja jakaś. A to, że te potwory są takie bezmyślne, to jest tylko element tej ewolucji, nie? Moment taki. If enemies get close enough, they can discover you, even in grass. When Ellie is overwhelmed, running away is a viable option. You can also break glass or crawl through tight spaces to find new paths or areas to evade or take on your enemies. In any given combat, będzie takie. Mam wrażenie, że po pierwsze boję się swojego aima na kontrolerze cały czas, że sobie będzie mi ciężko z tym poradzić. Po drugie, mam takie, że jest taka atmosfera przytłaczająca bardzo, takiego, że zagrożenie z każdej strony to też jest męczące, nie? Na dłuższą metę. Zrozumiałe, że taki jest świat, nie? Ale... Or using them as a shield to protect yourself or buy some time to figure out your next move. Pierwsze, ale ta dziewczyna jest brutalna. Ale to jest to, że fajnie zrobili w tych starciach, że ona nie przeważa siłowo nad przeciwnikami. Tylko, że jest gotowa zabijać, po prostu. Jej ciosy mają konkretny cel. One nie są po to, żeby odstraszyć wroga, tylko żeby go zabić i koniec, nie? Najbardziej skutecznie, najszybciej. To opowiadałem też przy ostatnich tych gameplayach, że w tych wszystkich książkach, których czytałem, gdzie jest mowa o zabijaniu, to że nie umiejętności się liczą, ale gotowość. Ktoś mi pisał wcześniej komentarz, bo żeśmy rozmawiali o podobnym temacie, że kiedy się walczy z drugą osobą, czasy reakcji się zmieniają. I to tak drastycznie. I że jednym z elementów szkolenia wojskowego jest redukowanie tych czasów. Więc ktoś, kto jest gotowy zabić, ma w takim świecie przewagę nad osobą, która jest po prostu lepiej wyszkolona, ale nie jest gotowa zabijać. No, też mam nadzieję, że będzie jakiś auto-aim. Mam nadzieję, że będzie jakiś auto-aim, bo ja sobie nie poradzę, zresztą w takich momentach, które są straszne. Unparalleled attention, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. As you play, you'll be able to invest in a broad collection of crafting items, weapon and player upgrades through training manuals scattered throughout the environment and scavenging for ingredients. No, ten crafting też ciekawy. Ale pamiętam, że jak się przesadziło z poziomem trudności w pierwszej części gry, to właściwie nie było trudniej, jeżeli chodzi o walki, tylko znajdywanie tych rzeczy, tych zasobów, to było strasznie trudne. Survival will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items. Myślę, że to będzie niezwykła gra, jakby w tym sensie takim, że to jest naprawdę. Już mówię z technologicznego punktu widzenia, nie? Że Naughty Dog to jest taka firma, która mocno przesuwa granice. Pamiętamy przecież, jakby Uncharted 4. Też było na PS4, nie? All of these gameplay systems are meant to. A tutaj jednak chyba jest pewien progres, jeżeli chodzi o zachowanie przeciwników i te skrypty związane z walką. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot,
but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. To już niedługo. Kurde, boję się tej gry. W sensie takim, że chcę, ale się boję. To już koniec? Nie, chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie, prawda? O, teraz to można... To może nie powinienem Neilowi przeszkadzać na początku, ale... No może powinienem, no po to to robię, nie? Żeby przeszkadzać. Ciekawie to się zapowiada. No i wreszcie, to oni też... Ludzie z PlayStation się uczą. Czasami się uczą złych rzeczy, jak na przykład ta cenzura materiałów na temat spoilerów, która była posunięta do, jakby... totalnie do granic przyzwoitości, albo przekroczyła te granice przyzwoitości. Ale z drugiej strony, jak opowiadają gameplay, no to dostajemy gameplay, a nie jakieś gówno złożone z kilku cutscenek. Na co Ubisoft sobie pozwoliło niestety przy Assassin's Creed Valhalla. Ale to jest tak właśnie... To jest... Kurde, każda... To jest tak, że wszyscy się uczą cały czas na błędach i poprawiają swoje zachowania. Jak się... Ubisoftowi poprawia sytuacja i zaczynają być bardzo pozytywnie oceniani, i to popełniają błędy, zaczynają nadużywać tego zaufania ludzkiego i robią jakiś żart z gameplayu, nie? Natomiast jak się Sony dostanie za tam... albo z powodu spoilerów, albo z jakichś tam... albo w ogóle dostrzegą to, że jak ludzie oceniają rzeczy na YouTubie. No i to, więc jak piszą potem gameplay, to robią gameplay taki naprawdę z polotem, w którym jest dużo rzeczy. No i teraz tak, to jest tak, że... Don't make a fucking sound. Hands up. Na PS Vita grało. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? They're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Fuck. That was dumb. Pierdziele. Laska mogła przeżyć chyba, nie? Gdyby się... Co tam leci? To jakaś chyba gierka leci taka. No właśnie, to jest tak... To jest... chyba jest... Ten system walki jest pomyślany tak, by gracz stracił orientację, gdzie jest skrypt, a gdzie jest autentyczna walka, nie? Że to są... Mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o system walki, to się bardzo właśnie w Uncharted, nad tym się myśli. Przede wszystkim w ogóle w Uncharted od Naughty Dog, czyli w Naughty Dog. I tak o tym się myśli w The Last of Us 2, żeby te walki nabierały takiego realizmu, w sensie takim, że zachowanie przeciwników jest jakieś takie adekwatne do zachowań naszej postaci. Że uderzenie nożem pasuje do położenia ciała przeciwnika, nie? Ja pierdzielę. Pierdzielę, gościu liczył na to, że przeżyje, nie? Coś ciekawe, co zwróciło uwagę tamtej, bo ten może zobaczyła ciało. Właśnie, Mołotow zawsze gotowy, to jest tak cudowna rzecz. Dobra, okej. Czy spodziewałem się, że podpali sobie spodnie teraz, szczerze mówiąc, ale... Zakładam, że... Jezus Maria. What the fuck? Nie ma, że pieseły są jakoś chronione, nie? No. Zawsze ludzie mają jakiś taki... Mamy problem z tym, kiedy zwierzęta są zabijane w grach. Nie przeszkadza nam, że zabijani są ludzie. Kompletnie.
Ale jak ktoś zabija pieseła, to jest problem. Ale boleśnie zaskowyczał, nie? Ale deweloperzy unikają tego typu sytuacji nie dlatego, że to jest nierealne czy coś. No wiadomo, że w takich sytuacjach, jak pies jest, ma innego pana i dochodzi do starcia, to wiadomo, że pies jest takim samym wrogiem jak człowiek, nie? Ale deweloperzy często się boją, że tego typu rozwiązania spowodują, że ludzie będą nagrywali na przykład jakieś gameplaye, gdzie się znęcają nad zwierzętami, na przykład zabij psa na 50 sposobów, nie? I w takiej sytuacji się deweloperom dostaje, że dostarczyli ludziom narzędzia, to jest w ogóle taki... Bo to nie jest odpowiedzialność deweloperów, nie? Ich zadaniem, według mnie, jest stworzenie najbardziej realistycznej gry, na jaką można sobie pozwolić, nie? A nie martwienie się o to, że ktoś tam potem wykorzysta tę grę, żeby pokazać coś okrutnego. Oh shit. To tak jak w GTA, nie? W GTA jest taki problem, że... Znaczy, to jakby... To jest trochę nieoficjalna informacja, nie? Ale w sensie, że nie jest potwierdzona, o tak. Że nie ma marek samochodów. Nie dlatego, że Rockstara nie stać na to, żeby kupić, tylko że jakby właściciele tych marek boją się, że ich samochód zostanie wykorzystywany do rozjeżdżania ludzi na ulicach, nie? I to stworzy taki... Znaczy, dla wizerunku firmy to będzie negatywne. Że deweloperzy ciągle, moim zdaniem, są za bardzo odpowiedzialni za rzeczy, które ludzie robią z ich grami. To tak jakby producent młotków albo siekier za każdym razem był ciągany po sądzie, jak ktoś młotkiem albo siekierą zabije sąsiada, na przykład, nie? To jest absurdalne jest. To nie powinno być, nie? Nie powinno tak być. A może powinno, może ja patrzę na to jednostronnie. Ale wydaje mi się, że nie powinno tak być. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this... I'm getting tired of this. Nora. Nora! I'm not going down for her, man. Ciekawe, bo ci wszyscy ludzie, których zabijamy, wcale się nie wydają tacy źli, nie? To nie jest tak. W pierwszej części gry nasi przeciwnicy byli ewidentnie źli. Tam nie było żadnych złudzeń co do tego, po której stronie stoimy. Wydaje mi się, że ta część jest tak pomyślana, by zachowania naszych bohaterów poddać wątpliwość, żebyśmy się zastanawiali, czy no, robimy to, co musimy, żeby przetrwać. Don't scream. Put that shit down. O shit, to jest ta dziewczyna, z którą się całowała? You remember me? A nie, chyba nie. Nie, nie, już myślałem. Yeah. You remember me. Shit, kurde, ale bym chciał to zobaczyć dalej. Kurde, no to się nie da w tego to nie zagrać, nie? Bałem się jak cholera, ale... O Jezu, to będzie dobre. A wiecie, co w ogóle wam powiem? Że chyba wolałbym to obejrzeć, niż zagrać. W tym sensie, że ja się boję, że będę się gubił, że to nie będzie takie płynne, nie? Ja bym chciał to obejrzeć jak film. Może tłumaczy. To może tłumaczy, czemu ludzie jednak lubią te let's play'e wszystkie. Ma to sensu trochę. Fajne to było. No, zobaczę. Z czystej ciekawości, jak... A, wyłączyli lajki, dislajki, wyłączyli też komentarze i to ma sens, znaczy możemy sobie mówić, że to, że ukrywają, jak ludzie reagują na grę, pewnie nikt nie chce oglądać, jak pracował nad czymś całe życie, a potem jakieś dziwne kontrowersje, ten, toczą się komentarze nie na temat, tylko jakieś ogólne dookoła, natomiast no teraz przy każdym filmie związanym z The Last of Us 2,
pojawiają się spoilery i to takie brutalne, niezwykle, niezwykle trudne do uniknięcia, ponieważ to jest tak jak, kurde, z pierwszą częścią nowej trylogii Gwiezdnych Wojen. Wystarczy jedno zdanie, żeby opowiedzieć cały spoiler. No i dlatego ja właśnie nie miałem jak uniknąć tego. Znaczy, wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś ma satysfakcję z tego, że przypadkowym ludziom zaspoileruje tę grę, to wyobraźcie sobie, jak ja mam, nie? Jaką satysfakcję ma ktoś i żądzę, by to zrobić, jeżeli chodzi o spoilerowanie mi, nie? Wiecie, jak ja podchodzę do tych gier emocjonalnie. No więc po raz kolejny proszę się odpieprzyć ode mnie. Jak mi ktoś mówi, że jest rozczarowany, że ja spoilery obejrzałem, to mam ochotę walić w bęben, no. Come on, no przecież co ja miałem, jaką ja miałem szansę, żeby tego uniknąć? No jaką ja miałem, no.